Piękna reklama haczykowa. Nasza stara mata już się zniszczyła. Od teraz o bezpieczeństwo naszych karpi dba Sonik. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że na drewnianym pomoście czy kamienistym brzegu zwykła mata nie zda egzaminu. Łowisko Chojnica to kompleks kilku jezior o zróżnicowanej wielkości, rybostanie oraz charakterystyce. Łączna powierzchnia wszystkich zbiorników łowiska to blisko 70 hektarów, na których każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Pomysł na powstanie łowiska wędkarskiego powstał w 2007 roku i od tego czasu kompleks jezior jest w prywatnych rękach. Od samego początku istnienia łowiska jeziora są bardzo intensywnie zarybiane różnego rodzaju gatunkami ryb, odpowiednimi z osobna dla każdego z jezior. Pomysłowi na powstanie łowiska od samego początku przyświecał cel powstania miejsca, gdzie swych sił będą mogli spróbować wędkarze preferujący różne metody połowu. Od delikatnego spławika, przez metody gruntowe, po zaawansowany spinning, czy wymagające karpiowanie. W 2015 roku otwarto łowisko karpiowe na perełce kompleksu, czyli jeziorze Chojnica Wielka. Była to odpowiedź na zainteresowanie przez karpiarzy tym zbiornikiem, gdyż od kilku lat poławiane były tu już kilkunastokilogramowe ryby. Ten piękny, blisko 24-hektarowy zbiornik o maksymalnej głębokości 11,5 metra i bardzo czystej wodzie otoczony jest lasem. Brzeg jeziora porośnięty jest trzciną, urozmaicony zwalonymi drzewami oraz pozostałościami po starych pomostach. Roślinność podwodna jest tu mocno rozwinięta, co daje znakomite warunki bytowania ryb. To jest to, co karpiarze lubią najbardziej. O, zobacz na czym żeruje. Cały muszle. Nie ma twojego tygrysa. To za świeżo było, bym powiedział. Praktycznie sam naturalny pokarm, nie? Tak. Masz tu gdzieś ten odkażacz pod ręką? Ładny, zdrowy pysk. Zapięty był z wewnętrznej strony. Dolna warga plus ten, bo widzę, jakiś ubytek ma tylko. Ale
chyba nie świeży, bo już widzę zarośnięty. Wymarzone rozpoczęcie zasiadki na chojnicy. Karpik 14600. Krótko po przyjeździe. Mamy jeszcze 4 noce, gdzie będziemy walczyć dalej. Gdzie z głębokości 4 metrów z haczykiem, pojedyncza kuleczka, czosnek, śliwka. Taka oto piękna chojnicka sztuka. Pięknie wybarwiony, ładna łuska. Czego chcieć więcej? Świetna rybka. Pięknie tu jest, rewelacyjne miejsce. Chętnie tu bym cieplejszą porą przyjechał. Na tych płyciznach tu poszukać rybki. Cudownie. Rzekł tu ten pas roślin, nie wiem, odcinek jeszcze pas roślin, który się utrzymuje. Później masz już fajne takie, wiesz, dno z lekkim namułkiem. Rewelacja. Tu te drzewa powalone, kołki stare, pomosty, trzcinka, wypłycenia. Dno może nie jest urozmaicone, jeżeli chodzi o ten, o górki, dołki, wzniesienia, przewyższenia i tak dalej. Tam jest fajnie taki garb podwodny. Nie znamy jeszcze całej wody, jeszcze możemy popływać i popatrzeć sobie na to. No dokładnie, no na razie opieramy się na tym, co się dowiedzieliśmy, nie? Chociaż no jeżeli jest to faktycznie jezioro rynnowe, no to też nie ma się co spodziewać, że będą nagle jakieś nie wiadomo jakie górki. Nie, no nawet jak tą część jeziora opływaliśmy po rozmowie z Łukaszem, no widać, że najgłębszy moment to jest ta rynienka w okolicach 8-9 metrów, która biegnie przez środek. I to jest wszystko, to w miarę schodzi łagodnie właśnie do tych 8-9 i tam się wypłyca. Przy samych brzegach są takie ostrzejsze jeszcze spady, gdzie można szukać tam, jak po, wiesz, na pograniczu stawiać zestaw. Fajnie. No i widać, że na każdą porę roku tutaj ryba jest gdzie indziej przebywa. Trzeba w różnych porach roku gdzie indziej jej szukać. No tak, ale jednocześnie z każdego stanowiska masz do niej dostęp, bo masz i głęboką, i płytką wodę. No 20, tak, kilka hektarów woda. Tak. 6 stanowisk masz. 3 hektary, ponad prawie 4 hektary wody na stanowisko. Populacja ryb, z tego co wiemy, też jest całkiem spora. Też jest sukcesywnie
do Rybiana. Nigdy nie rozstajesz się z pracą. COVID pokazał, że można pracować wszędzie. Praca zdalna nie jest już odosobnionym przypadkiem. Szefowej wysłałem zdjęcie. Dość. Przecież można tak pracować. No. Wiesz, tu masz rolkę i nagle rzucasz wszystko. Odrzucasz i biegniesz do kija. Podobałem sobie te kramki i te kramki też stosuję na kader rigu, na blowback rigu. Na różnych wersjach, na sztywniakach, na miękkich. I powiem ci, że miałem naprawdę w życiu może kilka dosłownie spinek. No problemem jest fakt to, że się szybko tępią, no ale to jak większość dobrych. O, dokładnie. Dokładnie. To mam ten przypon właśnie założony i wczoraj z niego wyszedł ten. No to fajnie w dolnej wardze, wiesz, też siedział na tym. Bardzo lubię te haki. I stosuję, bo to jest czwórka, a stosuję jeszcze dwójki, jak mam dużą przynętę, jak lepiej pobierają ten. To może tego założę. No, u mnie to jest w top 3, bym powiedział, przyponów. Ja kupiłem paczkę, mówię o tych hakach nawet, nie? Kupiłem paczkę, nawiązałem przyponów, ale tak jak ci mówiłem wczoraj, że ja lubię sobie nawiązać przyponów w domu, a potem się okazuje... A później one leżą, dlatego leżą. Ja zostawiam to nad wodą. Ja sobie, wiesz, nad wodą patrzę, jaki mi się spodoba na ten. Wiem, jakie jest dno, jak ten położyć, wiesz, tak. Czy sztywniak, czy... No to się zgadza, ale ja nie mam oporów przed zrobieniem przyponu nad wodą, ale po prostu bardzo lubię je wiązać. W domu sobie po prostu, wiesz, odpalam film, wyciągam tą jedną torbę i wiążę przypony. Poważnie, dlatego ich zawsze tyle mam. Z ciekawości policzyłem. Jeszcze w nim ponad 65 przyponów. A do tego mnóstwo letkorów. Musiałem jedynie dokupić trochę szpilek. Dla mnie piórnik idealny. Dobra, założę tego, ale będzie na ciebie, jak nie złowię. Dobra, ja biorę odpowiedzialność. A mogę ci dać swoje kulki? Co, ty nie wierzysz w moje kulki? Wierzę w swoje. No. Takie co.
A ten kij tutaj przy pomoście jest doskonałym przykładem na to, że warto zawsze ze sobą mieć w pokrowcu bardzo długie podpórki. Im dłuższe, tym lepsze. Tutaj akurat Jarek ma takie o długości blisko 2,5 metra po rozłożeniu i mimo dużej głębokości wody tuż przy pomoście udało się ten kij tutaj postawić. Nasz marker oznaczający łowisko właśnie się zapalił chwilę temu. Polecam, naprawdę bardzo fajny sposób, żeby oznaczyć sobie stanowisko. Zdecydowanie ułatwiło nam to pływanie po ciemku. Że jest kolejna rybka. Na razie tempo mamy niezbyt imponujące, ale no tak. Powiedziałbym, że jak na tą porę roku jest. Jest nieźle, jedna ryba na dobę. I to ultra sprawiedliwie, dlatego że Jarek miał w sumie pierwszego karpia 14,60. Dokładnie. A mnie się trafił prawie bliźniak, bo ma 14,5. Patrz, mówiłem, że nie rozpoznamy, co będzie jadł, ale to mogą być kulki. Ale jest grubas. No tak, dłuższy nie był, a ten jest widać krótszy, już taka piłeczka. No dobra, więc jest moje jesienne złoto, 14,5 kilo. Z bardzo typowego miejsca, bo wejście do osłoniętej zatoki, głębokość 5 metrów, nęcone samymi kulkami rybnymi i na taką właśnie jedną pojedynczą kulkę wziął. I sama kulka spędziła w wodzie równo 2 doby, więc na taką wymoczoną czasem warto potrzymać ją trochę dłużej. Piękna ryba, wziął o 6.30 mniej więcej, o 7.00 było już o. Ładny grubasek. Ładnie odjechał. Dobra, parę zbliżeń i będziemy wypuszczać. Czy ten od dołu ma jakąś taką zgofrowaną tą płetwę? I ma trochę śladów na pokrywie skrzydłowej, to wygląda tak, jakby już był parę już razy. Pokolu, nie? Tak. Ale to też są sprawy zagojone już takie. Jeszcze ostatnia taka prezentacja. Wymyśl wadę tego zbiornika. Daleko od domu. A jest. Jest, masz.
6,68. Kruszynka jesienna, ale dosyć silny też waleczny karpik z wejścia do zatoki. Tym razem na żurawinę, kuleczkę taką mocno zbalansowaną, podbitą delikatnie popkiem. Dosyć niedawno wywieziony zestaw, jakieś 4 godziny chyba spędził w wodzie, może 5. No i tuż przed wieczorem daje nadzieję na owocną noc. Waga bączkowi pokazała 13,80. Także jest kolejna fajna rybka. Grubiutka, w dobrej kondycji. Też nam dała ładnie popalić. Trzeba powiedzieć, że ryba praktycznie ze stanowiska numer 3 złowiona, nie? Tak. Że to nie jest tak czysto z dwójki. Mamy pół wody dla siebie, także też korzystamy z dobrodziejstw. Korzystamy z dobrodziejstw tej wody. Widać, dzisiejsza noc była urodzajna i dała nam kilka naprawdę fajnych ryb. Zamiast tonących kulek tylko dołożyłem, podbiłem to popkiem i od razu przyniosło to efekt w postaci dwóch pięknych rybek. Kolejną rybkę zobaczycie później. Jest piękny jesienny grubasek. Ponoć nie jest proste. Oczywiście Łukasz nam tu dużo pomógł, wskazując te ciekawsze miejsca, które warto obławiać. Ale pracy trzeba było mimo wszystko trochę wykonać. Poszukać głębokości, poszukać dna odpowiedniego. No bardzo dużo, bo najpierw zaczęliśmy łowić w dużym przedziale głębokości, od 7,5 do 4 metrów. Póki co okazuje się, że wszystkie brania mamy z granicy między 4 a 5 metrów głębokości, więc przestawiamy kije na tą właśnie głębokość wody i tam szukamy ryb. Widać, że one naturalnie tam żerują, naturalnie szukają tam pokarmu też. Dużo muszli jest. Tak, to widać w workach po rybach. Tak. Wydalają bardzo duże ilości muszli, chociaż też widać, że żerują i na kulkach, i na orzechu tygrysie. Więc trafiliśmy takie dwa bączki. Dwa takie bączki, tak jest. One mają tak w granicy między 6 a 8 kilo, jeszcze ich dokładnie nie zważyliśmy. Co, najpierw ty złowiłeś swojego? To był twój ostatni w nocy? To był mój ostatni w nocy. Koło pierwszej, nie? Tak. A ty zacząłeś od pełnołuskiego? Tak, około godziny 3. Zacząłeś mnie gonić. Tak. Zacząłem od tych wagowych, tych mniejszych. No jeszcze cię nie dogoniłem, bo najciekawsze dopiero jeszcze za nami w wodzie, ale to zaraz zobaczycie. Dowiedzieliśmy się, że taki karpi trochę tutaj pływa, było dorybione właśnie tym rozmiarem, takim między 6 a 8 kg. I kilkadziesiąt sztuk w tym jeziorze takich jest.
ale póki co nie powiedziałbym, żeby przeszkadzały, bo większość naszych ryb to grubo powyżej 10 kg. No, najmniejsza waga 13,80 przecież. Tak. Mamy za tymi trzema... Trzy takie? No, w okolicy 7. A później od 13 kg w górę. Cztery ryby, 13,80 najmniejsza, także... Całkiem nieźle. Nowe zastosowanie kołyski Sonika okazuje się, że bardzo dobrze pływa i da się z nich wypuszczać ryby. To wyglądało praktycznie jak zarybianie. Ale zobacz, że to jest sam orzech. Nie widać zielenia. Jest nasz tak na razie rodzynek. Rybka 16-20. Tonąca kulka skidowa, podbita popkiem. Głębokość 4 metry z małym haczykiem. Znowu wywózka z blisko 300 metrów. Dwa piki tylko, tak naprawdę. Tak, tak, zanim sygnalizator zareagował. W ogóle nie reagował. Ja byłem przekonany, że masz śliskiego i nie chciałem wychodzić z przyczepy. Tak trochę ospale, nie, do tego brania. Tak. Ale się zameldował ten oto piękny karpiszon. Ja pytam Jarka po tym braniu, czy leż, czy z drzwi przyczepy kempingowej, nie chciało mi się wychodzić. A on do mnie krzyczy, że płyniemy. Po leszcza? Ale jest imponująca ryba. Jak na razie największy. Nasza ostatnia poranna już ryba. Gdzieś tuż przed 8 chyba wziął, nie? 7 godzina. Znowu na rybę. Mało tego, znowu na tą samą kulkę. Ta kulka jest już 3 doby w wodzie. Wyjęła już 14,5 kg i teraz 15 z hakiem. Ta sama kuleczka, ten sam przypon. Nic nie zmieniałem, po prostu wywiozłem taką wymoczoną. No i dało to skutek. Piękna ryba. To już ostatnia na teraz, ale może jeszcze wrócimy. Mówiąc, to mi ta łódka przeszkadza. Ale to łódką się nie przejmuje.
wiesz, lepiej łódka niż cały czas te same ujęcia z pomostu z góry. Ja bym poszedł na... Jedzie. Co? Ale kurde, że nie nakręciłem tego, ty. Ty, jak nie nakręciłem? To się nagrywa. Ta kulka już trzecią rybę zrobiła i pójdzie dokładnie tak samo. Nie będę tego zmieniał ciągle, jest ok. Chociaż nie, muszę zmienić ten hak, się zagiął. Grot. No tak, póki co to taki, powiedziałbym, że najwaleczniejszy z nich wszystkich. Te małe to coś próbowały, ale nie miały na tyle siły. 14-10. 14-10. 16-10 z worem, 14-10 bez. No więc taki wypadek się nastroszył. Drugą skłonę musisz. Nastroszył się wojownik. No widać się, widać na tym długi. Tak, inny typ, nie? Taki... Taki sportowiec właśnie. I na... Żurawinę. Na żurawinę znowu zbalansowana kulka, więc to co nam tutaj przynosi w sumie najwięcej ryb. No jednak ten popek daje. Pokażemy jeszcze drugą stronę. Jeżeli tak będzie dalej, to kolejne dwa akumulatory do niedzieli mogą nam nie wystarczyć. Chociaż jakaś tam zmiana pogody chyba ma być, więc myślę, że może tak nie wytrzymać nam do niedzieli, nie? Z takimi grami. Szczegół tutaj zdezynfekujemy, bo ma trochę pocięty ten pysk. W tym roku. To jest moja rana tutaj. On się przebił w ten sposób, przeszedł. Ale tu i tu. Ale widzisz, że one mają. To jest świeże z tej strony. Które? Tu. A to nie jest po moim haku. O to tutaj. Tak, jeden na drugi. No. Gdzie to psiukane kupić, kurde? Ja mam to psiukane i wcale nie jest dobre, bo czasem pod takim kątem masz tu psiukadełko, że nie chce psikać. Może to jest mniej wygodne, ale pewniejsze. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden. Ten, który już tu wąchał wodę, żeby go wypuścić. On się wystarczająco naczekał. Pan zawraca. Dobrze mu tu. Zna miejsce. No, trochę tu pomieszkał. Może coś zgubił, klucze do domu. Położenie jeziora oraz jego charakterystyka sprawiają, że jest ono idealne na dłuższe zasiadki karpiowe. Nad jeziorem znajdziemy zaledwie 6 stanowisk karpiowych, co gwarantuje komfort wędkowania. Do obłowienia na każdym stanowisku jest ogromna połać wody i kilkusetmetrowa, bardzo urozmaicona linia brzegowa. Wszystkie stanowiska przygotowane są dla 2-3 wędkarzy oraz rozbicia nawet 2 sporych namiotów. Dodatkowo na stanowisku numer 2 znajduje się spora wiata oraz bogato wyposażona obszerna przyczepa kempingowa, która świetnie sprawdziła się podczas naszej jesiennej zasiadki. Do wszystkich stanowisk da się dojechać samochodem, choć najlepszym sposobem dostania się na stanowisko numer 6 jest przeprawa przez wodę. Na łowisku wynająć można jedną z 4 plastikowych łódek. Karpiując tu, trzeba być przygotowanym na odległe wywózki zestawów. Do drugiego brzegu w najszerszym miejscu jest niemal 400 metrów.
Jezioro posiada ustawowy obręb ochronny w jednej z zatok, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz wędkowania. Jezioro od 2008 roku intensywnie zarybiane jest karpiem. Obecnie szacowana populacja to ponad 350 karpi powyżej 7 kg. Rekord łowiska z 2020 roku to karp o wadze 21,5 kg, ale pływają tu starsze i większe osobniki ze starych zarybień PZW. Urozmaiceniem są zamieszkujące jezioro w ilości kilkunastu sztuk pokaźne amury. Jezioro ponadto intensywnie zarybiane jest szczupakiem, linem, węgorzem, sieją, sielawą, sandaczem i okoniem. Jeśli tylko jest taka możliwość, staramy się nie ściągać zestawów, tylko zwijać je właśnie płynąc do nich. Na miejscu podmieniamy sobie przypon. Wow! Się walnął. Na miejscu podmieniamy przypon. I wtedy dopiero stawiamy zestaw i wracamy na brzeg. Jest trochę roślin. Nie w każdym miejscu się one pojawiają. Ale jednak trzeba sobie wziąć to pod uwagę, żeby jednak zestawy były mocne i odpowiednio skonstruowane, tak żeby ciężarek podczas holu spadał w momencie, kiedy się w takich roślinach znajdzie, żebyśmy po prostu nie tracili ryb. Tu przez ostatnią dobę, może nawet odrobinę dłużej, leżał taki zestaw z orzechami tygrysimi podbitymi lekko pianką, neutralnie zbalansowany, tak jak tutaj wyczailiśmy, działa to póki co najlepiej. Niestety na same orzechy brania nie było. Wiem, że ryby znają tutaj orzech tygrysi. Myślę, że problemem niekoniecznie może być przynęta, ale tak czy owak próbuję ją zmienić, bo jest to jedyny kij, na którym brania dotąd nie miałem. Dziś stawiam tutaj kulkę Sisimura Odyssey. Ponoć dobra kulka, kupiłem ją jakiś czas temu. Opakowanie 5-kilogramowe, 15-tek, dosyć drobne. Jeszcze nie miałem na to ryby, ale prawda jest taka, że mało wędkowałem. Zamierzam więc przetestować tę kulkę tutaj. No i spójrzcie, miejsce za mną wygląda obłędnie na pierwszy rzut oka. Są dwa stare pomosty z wbitymi w dno kołkami. Jest nieco grążeli, nieco, bo mamy już jesień, więc one częściowo obumierały, ale ciągle jeszcze są. Głębokość około 2 metrów, miejscami zarośnięte dno, miejscami wolne placki i wydawałoby się, że jest to idealne miejsce, żeby postawić zestaw. Z tego, co się dowiedzieliśmy, owszem, ale nie o tej porze roku. Latem, wczesną wiosną warto ryby szukać w takich miejscach. My teraz w październiku szukamy tej ryby głębiej, więc odsuwamy się właśnie od takich ciekawszych miejsc. Patrzymy na spadek dna. W tym momencie mam już 3,5 metra, 3,60, 3,70, 3,80 i spadek w tym momencie zaczyna lekko się wypłaszczać. Mamy 4 metry, 4,40 w tym momencie, więc odrobinę cofnę. Chcę postawić zestaw na 4 metrach. Wracamy sobie, już jest 4,30, 4,20, 4,1. Jeszcze minimalnie cofnę, tak żeby móc postawić przynętę przed sobą, właśnie na 4 metrach. Tak, pod sobą mam już w tym momencie 3,60. Mniej więcej na dziobie łodzi mam około 4 metrów. Tak więc zestaw tu właśnie wędruje do wody.
staram się zawsze ten ciężarek minimalnie jeszcze odkleić od dna i przestawić kilka centymetrów, żeby ładnie ustawić przypon. Mam teraz idealne warunki, nie wieje mi tutaj, więc mogę w miarę precyzyjnie sobie zanęcić. Nęcę tylko kulkami. W tym miejscu nie sypię nic więcej. Dosłownie dwie garście kulek. Mam kulki popakowane w worki, gdzie mieści się około 400 gramów. Więc wrzucam połowę takiego worka, czyli mniej więcej 200 gramów kulek. Tak. I wracamy. No to co, jesteśmy z kolejnym duecikiem, praktycznie bliźniaczy do tego, co było wczoraj. Jedna klasa szkoły podstawowej. Takie. Wszystkie te karpiki. Wczorajszych w końcu nie zważyliśmy. Jakoś tak z rozpędu poszły do wody bez ważenia. Ale no były identyczne, tak na oko. Te oba zostały zważone i różnią się o 10 deko. 7,70 i 7,80. Więc wszystkie praktycznie przedszkolaczki z jednej paczki. Ale bardzo ładne, pełnouskie ryby. Wyobraźcie sobie, co będzie za jakieś 4-5 lat, jak one będą miały tak po 12-13. Z tego, co wiemy, też ładne przyrosty dosyć mają. Dokładnie. Roczne, jak są łapane, także czekamy na dyszki, jedenastki. Już tu niedługo będą, nie? No, a to silne, zdrowe ryby w głębokiej wodzie naprawdę dają popalić. Jak będą jeszcze troszeczkę większe, to naprawdę zabawy będzie mnóstwo. Póki co takich maluchów mamy złowionych 5, 4 pełnołuskie, 1 lustrzeń. Więc no, nie są to jakoś strasznie przeszkadzające w łowisku ryby. Na pewno lepiej łowić takie karpie niż leszczyki, nie? Drobnołuskie. Tak. Dobra, idą do wody, piękne ryby. Czas malutkich podsumowań. Jest to prawda przed nami jeszcze ostatnia noc, kilka godzin popołudnia, więc liczymy na to, że wieczorem coś tam się jeszcze uda trafić, ale rano, skoro świt, będziemy się już stąd zbierać. Póki co 11 ryb, całkiem zacny wynik. Może uda nam się jeszcze dołowić jakąś honorową, może jakąś grubszą sztukę. W jaki sposób łowimy? Standardowo letkor, długości około metra, bezpieczny klips. To bardzo ważne. Tutaj wywozimy na duże odległości, więc fajnie, żeby ten ciężarek w trakcie holu po prostu spadł. Co do bezpiecznych klipsów, pamiętajcie o tym, żeby klips był w jakiś sposób zablokowany na krętliku, czy to przez kołeczek ten taki bezpieczeństwa, czy przez spasowanie krętlika
w taki sposób, żeby ten klips po prostu z niego nie spadał luźno, tylko delikatnie się blokował, co pozwoli na wypinanie się tego ciężarka. Co dalej? Większość brań zrobiliśmy na przypony z otuliną. Otulina jest częściowo zdjęta na końcu tego przyponu. W moim przypadku zwykle jest to 2-3 cm. Jarek używał troszkę dłuższego tego miękkiego fragmentu, myślę, że 6-7-8 cm w jego przypadku. Tak czy owak, najczęściej krótkie haki i kulka 18 podbita połówką popka, tak żeby zbalansować tutaj tą kulkę, żeby ona była bardzo łatwa do zassania. Dzięki temu też fajnie układała się na delikatnym mule, na którym tutaj łowiliśmy. Sposób dosyć prosty, ale okazał się skuteczny. Staraliśmy się też od początku pracować jakimiś siateczkami, woreczkami, ale nie wiem jak tutaj, w Jarka przypadku, w moim większość brań było bez żadnych siatek. Z siatek zrezygnowałem, czy z worków PVA zrezygnowałem po pierwszej czy drugiej dobie. Nie było problemu z braniami, jeżeli tej siatki tutaj nie było. Zdarzało się, że dawałem taką malutką siateczkę, na przykład z dwoma kulkami, tylko po to, żeby podczas wywózki mieć większą pewność, że ten zestaw nie leży tam splątany. Nęcenie bardzo delikatne. Finalnie najczęściej na zestaw po prostu wrzucałem około 200 gramów kulek, jakieś dwie garście i to było wszystko. W momencie, kiedy dawaliśmy trochę więcej pelletu, zaczynały wchodzić tam jakieś leszcze. Nie było ich dużo, nie przeszkadzały za nadto, ale nie chcieliśmy ryzykować większą ilością pelletu. Używaliśmy też orzecha tygrysiego. Próbowałem na niego również łowić. Żadnych brań na orzecha nie było, ale w workach po przetrzymywaniu karpi widzieliśmy, że one rzeczywiście bardzo chętnie ten orzech wyjadały. Było w tych odchodach karpi sporo fragmentów orzecha, więc wydaje mi się, że całkiem fajna zanęta. No i squid zadziałał. Mamy ostatni poranek. Właściwie pierwszy kij już został w połowie zwinięty. Zostały nam ostatnie rzeczy. Musimy bardzo wcześnie się zawinąć, jest chwilę po 6:00. I zbieramy się już z chojnicy, ale udało się jeszcze rzutem na taśmę dołowić 12 rybę. Pewnie ostatnią, chociaż jest taka pora, gdzie tutaj zawsze były brania.
więc kto wie. 10,90 z podbierakiem, tak? No to będzie miało około 10 kg. Spróbujemy go pokazać, może jeszcze nie ucieknie. A jednak. Niepotrzebny. Taki był. Ostatni karp z chojnicy. Tym razem, bo pewnie tu wrócimy. Wrócimy tutaj na pewno. To miejsce jest obłędne. Opiekunowie łowiska dołożyli wszelkich starań, żeby wędkarze czuli się tutaj doskonale. Wszystkie stanowiska na łowisku Chojnica możecie zarezerwować na portalu Booking Fish. Pamiętać, że nie musicie zabierać ze sobą pontonu. Można wynająć tutaj łódkę, a także przyczepę kempingową, która w chłodniejszych porach roku sprawdzi się doskonale. Wewnątrz znajdziecie piecyk, kuchenkę gazową i lodówkę. Serdecznie dziękujemy za wielką gościnność, z jaką nas tutaj podjęto i do zobaczenia w przyszłości.